Kubackiego. Dawid Kubacki, do tej pory najlepszy start w Innsbrucku, 17 miejsce. Ale dzisiaj wszystko jest na jak najlepszej drodze, by to poprawić, by skoczyć daleko. Przypomnijmy, Dawid Kubacki, trzeci skoczek klasyfikacji turnieju, już w powietrzu. Dobrze się położyć, ponad metr na sekundę wiatru, pod nartę i Dawid Kubacki leci daleko, ależ kapitalnie, jak fantastycznie się złożył i poleci. Satt han i gang med en gang, skal han få løftet opp i bakken, og han klarer å holde seg stående også. Ryoyu Kobayashi potrafi robić rzeczy niezwykłe, wieje mu pod narty, wystarczy 135 metrów, 11 razy wygrał w tym sezonie, a teraz Ryoyu Kobayashi wylądował bardzo daleko. Markus Eisenbichler, który stał się takim liderem drużyny niemieckiej, wygrał kwalifikację 4 razy drugi w tym sezonie. Drugi po pierwszej serii, on ma dość tych drugich miejsc, on chce coś wreszcie wygrać. Eisenbichler w powietrzu, miał niewielką przewagę, ale ląduje, fenomenalny skok rzeczywiście, bo to trzeba powiedzieć, że teraz to był taki skok w pobliżu gdzieś tam. He's done the German part to perfection in winning both of those. So quick and so high and so far, and he lands with a telemark. And za swoim przyjacielem 130 metrów, to odległość wymarzona dla Krafta, by pokonać Amana, ależ wysoko szybuje Stefan Kraft! Wiatr pod narty, a więc trzeba odległości ponad 130-metrowej, aby objąć prowadzenie w konkursie, aby mieć na pierwszym miejscu Kamila Stocha. Michał Hajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzeci w turnieju czterech skoczni, bardzo wysoki, bardzo daleki, ale daleki lot Hajbeka! Someone new, baby, but you.